Cześć Marcel. Cześć, witam Was. Cześć. Powiedz, dlaczego wybrałeś kulturystykę? Skąd w ogóle zaczęła się Twoja historia z tą pasją? To się zaczęło tak w sumie niewinnie, bo jeżeli chodzi o samą kulturystykę, to sport towarzyszył mi w sumie od samego początku, jak się już urodziłem, to już chyba mama mówiła, że już biegałem. Myślałem, że mama od razu mówiła, że będziesz kulturystą. Nie, kulturystą byłem dopiero później i to dosyć taka długa droga, ale na samym początku to chciałem być piłkarzem. Ale tutaj takie były perypetie zdrowotne. Później w wieku tam 10 lat przeszedłem operację nogi. To mnie pozbawiło tam właśnie uczestnictwa w treningach, w meczach na jakieś 2 lata. No, ale że sport zawsze był jakoś głęboko mi w sercu, to gdzieś tam zawsze go szukałem. A jeżeli chodzi o samą kulturystykę, to odnalazłem ją dosyć późno, bo w wieku 28 lat dopiero. To był taki przypadek, że znany magazyn i na świecie, i tutaj w Polsce organizował taki plebiscyt faceta na okładkę. I to moja żona, wtedy jeszcze narzeczona, zaproponowała mi właśnie udział w takim konkursie. Mówi, słuchaj, jest taki konkurs, może wziąłbyś udział. No, miałem tam jakieś fotki z plaży, gdzieś tam coś, także jakaś tam sylwetka zawsze była taka wysportowana, więc mówię, no pewnie je wyślę. Nie liczyłem na wiele, ale po jakimś czasie otrzymałem odpowiedź zwrotną, że przeszedłem kolejny etap, więc zapisałem się wtedy na siłownię. Mówię, trzeba jakoś ten brzuch podreperować, six-pack musi wyjść, no to więc zacząłem chodzić na siłownię. Totalnie nie wiedziałem w ogóle, od czego się zabrać, jak ćwiczyć, jak się żywić, także popełniłem tutaj pełno błędów. Wychudziłem się tak, że ten kaloryfer wyszedł na tym brzuchu, no ale akurat do tego magazynu trzeba było mieć brzuch. Reszta, tak jak spojrzę teraz z perspektywy lat, to nie była ważna, tylko ważny był ten brzuch. Po kolejnych weryfikacjach dostałem się do finałowej dziesiątki. No a finał był taki, że wybrano nas trzech zwycięzców i z każdym z tej trójki była okładka właśnie na magazynie. I to był w sumie taki start, że dla mnie jako chłopaka z małej miejscowości, z Człuchowa, mówię, jest szansa gdzieś się wybić, coś pokazać, nie tylko osoby mieszkające, nie wiem, w Trójmieście, w Warszawie, w stolicy, w Krakowie. Znaczy nie chodzi mi o stolicę Kraków, ale chodzi mi tutaj, że chłopak z takiego małego miasteczka też mógł się wybić. To dało mi też takiego troszeczkę kopa i spodobało mi się właśnie, pomimo że trenowałem jakoś chaotycznie, źle, spodobał mi się ten trening na siłowni. Później po prostu kolej rzeczy, zapisałem się na jakieś tam szkolenia żywieniowe, treningowe, tak? Zrobiłem trenera personalnego, cały czas właśnie w tym brnąłem. Pierwszym takim moim trenerem był trener Leszek Michalski. I tutaj pani Kasia Matela, oni w sumie zauważyli we mnie taki potencjał, jak byłem u nich na szkoleniu. To było, już nie pamiętam, gdzie to szkolenie było, ale mniejsza z tym. Tak więc oni zauważyli we mnie potencjał i to w sumie od tego się tak też zaczęło. Z roku na rok właśnie przybierałem tej masy mięśniowej. Ale tutaj właśnie w roku 2010 zadebiutowałem w debiutach kulturystycznych w Mistrzostwach Polski. Tam zająłem drugie miejsce w kategorii kulturystyka klasyczna.
No i to w sumie był taki początek tego, że wiedziałem, że chcę w tym brnąć. Zrobiłem później 2 lata przerwy, żeby nabrać tej masy mięśniowej odpowiedniej, bo do swojej kategorii miałem jeszcze bodajże 9 kg niedowagi, także było co budować jeszcze. W swojej historii napotkałeś na wiele przeszkód. Oczywiście o przeszkodach nie będziemy mówili, mówimy raczej o tych kwestiach pozytywnych, one są najciekawsze. Powiedz, jakie to jest uczucie zostać tym mistrzem świata? To jest jedno. A drugie, czy byłeś zaskoczony, jak w twojej rodzinnej miejscowości Człuchowie zostałeś przywitany przez gromadę ludzi, która przywitała mistrza świata w swojej miejscowości? Powiem tak, oba te wyróżnienia, zarówno te mistrzostwo świata zawodowców, jak i przywitanie rodzinne w rodzinnym mieście, no to naprawdę łza wokół się kręci, niesamowite uczucie. Nie wiem, czy do dnia dzisiejszego dotarło do mnie to, że jestem mistrzem świata, gdyż w tym samym roku debiutowałem w tej lidze zawodowej, a tutaj na koniec sezonu zdobyłem tego mistrza świata. No to dla mnie naprawdę spełnienie marzeń, ale na szczęście te marzenia gdzieś tam zawsze schodek po schodku i te drzwi gdzieś się tam dalej otwierają. A co do tego przywitania, to totalnie nie wiedziałem, że mój brat to zorganizował. Totalnie to było wszystko ukryte w tajemnicy. Tak więc podjeżdżając już pod dom, wracając z lotniska z Warszawy, podjeżdżając pod dom, patrzę, tak podjeżdżam i mówię, kurde, co tam się dzieje przy tym płocie, przy mojej chacie, co to są ludzie? A oni tak wychodzą bokiem z transparentem, witamy mistrza świata. A ty myślałeś, że jako mistrz świata przyjedziesz spokojnie, położysz się spać, nikt cię nie przywita, tak? Dokładnie tak. Taka tam pierdoła, zostałem mistrzem świata. Znaczy, umówmy się, bycie mistrzem świata to nie jest dla ciebie coś nowego, tak? Bo mistrzem świata byłeś, ale jednak w najważniejszej kategorii w tej chwili wyżej się już nie da być, tak? Czyli to mistrzostwo jest no już chyba takim najwyższym pułapem, jaki mogłeś zdobyć na świecie, prawda? Tutaj też trzeba zauważyć to, że to jest najlepsza federacja, tak? To jest ta federacja Joe Weidera, która istnieje już tyle lat, startowali w niej Arnold Schwarzenegger, Frank Zane czy wielu, wielu innych. Tak więc no to jest no naprawdę spełnienie marzeń. Także tutaj zostać mistrzem świata i to jeszcze w lidze zawodowej, no każdemu tego życzę. A powiedz, jak w ogóle przygotowywałeś się do takich mistrzostw? Jak dbałeś o tą formę? Czy w tym okresie przygotowań twoje jakieś ćwiczenia były bardziej zintensyfikowane? Powiem tak, że samo przygotowywanie się do zawodów to nie jest tylko stricte te 3 miesiące. To są właśnie te lata, gdy zaczynałem już w tym 2008 roku. To już po prostu łyżeczka po łyżeczce, jak to się mówi, i to budowało tą moją sylwetkę, tą moją jakość, a to, że zostałem tym mistrzem świata, to jest właśnie ta konsekwencja tego wszystkiego, tego reżimu dietetycznego, tego treningu przez te lata. Ktoś powie, a zrobiłeś tą formę, czy tam trenowałeś tutaj przez pół roku i jesteś mistrzem świata. Nie, wcale nie. Kiedyś wyglądałem, zaczynałem tak jak każdy, ale właśnie to, że właśnie ta konsekwencja, ten właśnie to dążenie do tego wyznaczonego celu, no oczywiście pewnie też dar od Boga, jakim jest talent, ale no i ciężka praca tutaj i to skupienie na tym, co się chce osiągnąć, wielka pasja do tego, co się robi. A czy miałem jakieś treningi inne? Nie, wszystko praktycznie opierało się na podstawowych założeniach. Moim trenerem jest Arkadiusz Szyderski już od 5 lat, także tutaj jego jakieś tam uwagi bardzo cenne oczywiście też mocno wpływają na to, że moja sylwetka się z roku na rok zmienia, ale cały czas jesteśmy w tych podstawach, tylko walczymy tutaj już, budujemy te szczegóły. Główną tematyką naszego kanału jest, jakby nie patrzeć, biznes. I myślę, że dla ludzi, którzy nie są totalnie w branży,
jest ważne, jakim biznesem jest kulturystyka. To znaczy chodzi o to, czy z kulturystyki da się wyżyć. To jest pierwsze podstawowe pytanie. Jaka była nagroda za zdobycie Mistrza Świata? Powiem tak, bezpośrednio z kulturystyki nie da się wyżyć. To na pewno, bo tutaj wchodzą takie opłaty życiowe. Wiadomo, dieta jest droga, suplementacja, karnety na siłownię, wyjazdy na zawody, opłacony hotel, bronzery. Ktoś z tobą musi jechać, sam tego nie ogarniesz, też pomagasz, opłacasz tej osobie. A jeszcze wpisowe na zawody, jeżeli są to zawody zagraniczne, no to jest 200 euro. Także tam. I przepraszam ci przerwę. Przyszły kulturysta pojawił się na chwilę z boku ekranu, ale już uciekł. Pokazał biceps i poszedł. No, to fajnie. I co dalej? Tak więc to jest później, jeżeli już jesteś w tej lidze zawodowej, to oczywiście to jakiś tam już zastrzyk finansowy jest, bo raz, że się nie opłaca startowego wejścia po prostu w zawody. Często jest też się zapraszanym na zawody, na takie główne, także te opłaty też już uciekają. No i finałowa piątka w lidze tej zawodowej IFBB Elite Pro otrzymuje jakieś tam pieniążki. No i tak jak wspomniałem, że bezpośrednio się na kulturystyce nie zarobi, ale pośrednio też można, będąc na przykład trenerem, czy właśnie prowadzić jakieś seminaria, webinaria i swoją wiedzą, swoim doświadczeniem przekazywać ją i w ten sposób można zarobić, ale bezpośrednio na pewno z kulturystyki nie. Co chodzi o zdobycie, jeżeli chodzi o zdobycie tego tytułu Mistrza Świata, to moja kategoria, w jakiej startuję, Classic Physique, u mnie to było 10 tysięcy dolarów, nie euro, tylko dolarów. No ale podatek, jaki jest w Unii, no to jest tam bodajże 15% musieli odciągnąć od tego, także no ale kasa wpadła. Kulturystyka na pewno kojarzy się też ze sztuką pozowania i prezentowania muskulatury, tak? I pytanie, czy ty na przykład brałeś kiedyś jakieś lekcje pozowania, czy może podpatrywałeś innych zawodników na zawodach, jak oni to robią? Kulturystyka to jest głównie właśnie pozowanie. Sędziowie oceniają nas za to, jak się prezentujemy na scenie, nie za to, ile ciężaru przerzucimy na treningach, ile wyciśniemy, ile czasu właśnie spędzamy, jak długo trenujemy, ale właśnie te nasze 5 minut, które jesteśmy na scenie, to jak się prezentujemy, nawet powiem tutaj coś takiego, taką ciekawostkę może, bo dla mnie to było, się dowiedziałem właśnie na zawodach w zeszłym roku na Malcie, że nawet kolor bronzera jest tutaj ważny, bo to też pokazuje ciebie, jak się możesz zaprezentować na scenie. Inaczej oświetlenie jakoś pada, ten bronzer troszeczkę może zmienić kolor i także nawet tutaj trzeba na to bardzo mocno uważać. Sędzia po zawodach mówił, że ja wtedy zdobyłem brązowy medal. Sędzia mówi, że gdybym miał jedną warstwę bronzera więcej nałożone, to mógłbym tutaj już mocno powalczyć. To drugie miejsce wtedy. Możliwe, że i by było drugie miejsce. No, także tutaj już później po tych zawodach z trenerem mocno przycisnęliśmy to, żeby ten bronzer był nałożony praktycznie idealnie. Ciekawe jest to, co mówiłeś na temat sędziów. Znaczy wspomniałeś o sędziach i o tym bronzerze. Ja może posłużę się przykładem, może nie do końca pasującym, ale na przykład w boksie jest tak, że są kontrowersyjne decyzje i czasami ciężko zrozumieć, dlaczego jeden zawodnik wygrał, a nie drugi, mimo że w ekranie telewizora, czy będąc na walce bokserskiej, było widać zupełnie inaczej. I podobnie jest w kulturystyce. Jak myślisz, z czego to wynika, że dajmy na to osoba, która była teoretycznie faworytem, czasami nie dostaje się na podium.
dużo jest kontrowersyjnych decyzji sędziów, jeżeli chodzi o kulturystykę. Z czego to wynika? W czym jest problem, że są takie dysproporcje w tych decyzjach? Nie wiem do końca, jak to wygląda od strony sędziów. Sędzią nie jestem. Nigdy staram się jakoś nie negować tego, jaka decyzja zapadła. Zawsze poczuwam się tutaj do takiej jakby swojej winy, że po prostu mogłem być lepiej przygotowany na scenie. I tutaj ja zawsze wychodzę z założenia tak, że muszę być tak przygotowany, żeby po prostu sędziowie nie mieli żadnego problemu, kogo wybrać, tak? Tak więc jeżeli wiem, że na pewno sędziowie oceniają pierwsze co, to sylwetkę, ogólny obraz tej sylwetki, czy ona jest ładna dla oka, czy dana partia mięśniowa nie jest przerośnięta, czy to jest piękne, spójne. Także sylwetka, gdzie są zachowane proporcje, symetria, oczywiście ta masa mięśniowa, prezencja na scenie, też nie można być takim przytłumionym. To jest twoje 5 minut, powinieneś wyjść z uśmiechem na twarzy, pewnym siebie. I myślę, że tutaj sędziowie to też odczuwają i widzą, no bo wychodząc na scenę przykładowo tam 15-20 facetów niemalże równie przygotowanych, no to czymś musisz się wyróżnić. I tutaj jeżeli chodzi o to pozowanie, to mój trener Arek ciśnie mnie za każdym razem z tym pozowaniem, także tutaj dostaje mi się nieźle po uszach, jak coś źle. Naprawdę tu są już takie niuanse, a kilka takich cennych wskazówek potrafi zmienić ten obraz tej sylwetki. Okej, okay. Tak jak wspomnieliśmy, jesteś mistrzem świata w tej najwyższej kategorii, więc pytanie, skąd czerpać w ogóle motywację do dalszej pracy i jakie są twoje sportowe plany na przyszłość? Właśnie zastanawiałem się, jak zdobyłem ten tytuł mistrza świata. Mówię, co teraz będzie mnie tak motywowało? Mówię, jak debiutowałem na początku roku, mówię, no to moim takim głównym celem było zakwalifikować się na mistrzostwa świata. To był taki główny cel na ten rok. Także, no a tutaj zdobyłem tytuł mistrza świata, to tak no ciężko teraz o coś innego, ale wiadomo, że to głowa wtedy była napakowana emocjami różnego kalibru. Teraz oczywiście raz chciałbym po prostu zdobyć, teraz kolejny cel to mam taki, żeby zwyciężyć w zawodach Arnold Classic, które są w Sewilli na początku, w połowie września bodajże. I tutaj mam taki właśnie główny cel, bo tego tytułu jeszcze nie mam. No i później zobaczymy, jak ta forma będzie się prezentowała, ale chciałbym po prostu, jeśli to Bóg da, to bronić tego tytułu z roku na rok. Teraz tak lekko żartując, powiedz mi prywatnie, czy jak zostałeś mistrzem świata, czyli ten pułap najwyższy już osiągnąłeś, to czy w domu też jesteś mistrzem świata i mówisz, ja już nic nie robię, nie? Ja już się w życiu narobiłem, teraz żono to jest już twój problem. Czy prywatnie nic się nie zmieniło, że mistrzem świata fajnie, że jesteś, ale Marcel, mamy swoje obowiązki i trzeba je dopełnić. Oczywiście, w domu mistrzem świata jest moja żona, także ja jestem tutaj top 4, bo są jeszcze moje dzieci wyżej ode mnie, także... Okej, okay. Fajnie. Dzięki wielkie, Marcel, za to, że poświęciłeś dla nas czas, za to, że wziąłeś udział w naszym wywiadzie. Oczywiście Arnold Classic, tego Ci życzymy. Życzymy Ci obrony tytułu, bo to będzie prawdopodobnie spełnienie Twoich wszystkich marzeń. Oczywiście pewnie masz jakieś już następne. Myślę, że gdzieś w głowie tam Twoje się kotują. Na pewno się urodzą. No właśnie, więc tego oczywiście Ci życzymy. I obyś był zawsze zdrowy i w pełnej formie, oczywiście, żebyś mógł to wszystko wygrywać. Ja Wam bardzo dziękuję również za zaproszenie. Miło było w końcu się połączyć, bo mieliśmy tutaj nie lada problemy. Dziękuję Wam bardzo. Życzę również Wam oraz Waszym bliskim zdrówka. No i co? No i trzymajcie się. Dzięki. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.